Dzień dobry państwu, Michał Wilonek. Witam w komentarzu Mediów Narodowych. W dzisiejszym programie porozmawiamy o sprawie Alfiego Ewansa. Zapraszam A moim państwa gościem w studio jest dzisiaj Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego. Witaj Krzysztofie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Krzysztof, brytyjski sąd oddalił wczoraj apelację rodziców Alfiego dotyczącą przetransportowania dziecka do Włoch. Tam szpital w Watykanie zaoferował pomoc w leczeniu. Jak to wszystko skomentować? Moim zdaniem przede wszystkim ta sprawa nie jest w żaden sposób nowa, ona się przybiła szeroko do opinii publicznej, ale musimy powiedzieć, że to jest jeden przypadek z całego łańcucha. Niedawno kilka miesięcy temu rodzice Charlie'ego Garda przegrali walkę o jego życie. Wcześniej mieliśmy małego Izajasza, który również został zabity przez lekarzy. Syna akurat w tym wypadku prawników, co ciekawe, i czarnoskórych, co ciekawe, wcale to nie pomogło dziecku. Nie jest tak, jak niektórzy podejrzewają, że to dlatego, że Alfie jest z rodziny angielskiej, to go tam szczególnie chcą wykończyć. Prawda jest taka, że jest to element szerszej takiej cywilizacji śmierci, to o czym mówił Jan Paweł II i chciałbym przestrzec przed naiwnością, którą widzę wśród wielu Polaków, którzy boją się przyjąć do wiadomości, jak wygląda rzeczywistość. Zarówno wymiar sprawiedliwości, jak i ochrona zdrowia w Anglii są bardzo głęboko zideologizowane. Rodzice Alfiego mieli problem nawet ze znalezieniem prawników, którzy chcieliby ich reprezentować. To jest temat tabu w Anglii, że dzieci w takim zaawansowanych chorobach się zabija. Nikt za bardzo nie chce nadstawiać karku za taką sprawę, ponieważ to może powodować wykluczenie w społeczeństwie angielskim, dokładnie tak samo jak podawanie niepoprawnych politycznie faktów na temat imigrantów, na temat islamu, na temat różnych Zaburzeń seksualnych. To jest po prostu wyparte poza debatę. Ci ludzie są zostawieni sami sobie. Muszę powiedzieć, że bardzo podziwiam rodziców Alfiego, że tak dzielnie o niego walczą i być może jest to możliwe, dlatego że po prostu są zwykłymi ludźmi, młodymi, mają w sobie tą energię. Wystarczy obejrzeć wywiady z nimi, żeby zobaczyć, że nie są to przedstawiciele żadnej elity. Ich nie da się przekonać do tego prania mózgu, które zrobiono już Brytyjczykom i niestety pewnej części Polaków także, którzy dają wiarę czy to sędziom, czy, czy szpitalowi. Mówisz o tych rodzicach Alfiego, którzy dzielnie walczą, jednak to i tak jest utrudnione, ponieważ ojciec Alfiego na przykład ma sądowy zakaz dotykania dziecka, własnego dziecka, własnego syna pod zarzutem napaści cielesnej. No to, to jest jakieś absolutne kuriozum. Alfiego też odłączono od respiratora. On jednak cały czas walczy, oddycha samodzielnie. Natomiast ja spotkałem się z taką informacją, z taką informację znalazłem, że lekarze mają podać leki, które zawierają substancje, dokładnie te same substancje, które są podawane więźniom skazanym na, na karę śmierci. Właśnie, czy tutaj możemy mówić wprost o, o morderstwie, bo też taki proces chce wytoczyć ojciec Alfiego? Uporządkujmy te wątki. Kwestia pierwsza to są rodzice. Musimy zdawać sobie sprawę, że w państwach postępowych, jak to się mówi, zachodnioeuropejskich, które my nazwalibyśmy właśnie tą cywilizacją śmierci, nie ma czegoś takiego jak prawa rodziców w naszym rozumieniu. Prawo rodzica do decydowania o opiece nad dzieckiem jest całkowicie zakwestionowane. Wiemy to, że w Szwecji czy w Niemczech zabiera się dzieci, w Anglii zabija się dzieci, ale nie tylko tam. Dziecko jest tak jakby własnością państwa. Tam w tych wszystkich sprawach przed sądem rodzice mają prawo zabrać głos, ale nie są prawnymi reprezentantami dziecka. Ustanawiany jest mu jakiś taki rodzaj kuratora prawnego i tam w ich systemie prawnym jest taka szalona koncepcja, iż rodzice nie reprezentują interesu dziecka, a wręcz mogą być nieobiektywni. Na przykład, interesem dziecka, jak orzekły sądy wszystkich angielskich instancji, jest to, żeby umrzeć, a nie żeby żyć. To wynika, to chcę podkreślić wyraźnie, z tego, że tam etyka utylitarna została wprowadzona w miejsce etyki chrześcijańskiej, czyli brak cierpienia, to co jest podstawą do eugenicznej aborcji eutanazji brak cierpienia jest większą wartością niż życie. My, chrześcijanie, patrzymy na to zupełnie inaczej. Eee, to jest pierwsza sprawa, czyli kwestia rodziców, i moim zdaniem ten bezduszny, nieludzki system jest obliczony na to, żeby próbować sprowokować rodziców do jakichś rozpaczliwych zachowań, na przykład przemocy, próby zabrania dziecka, dziecka siłą ze szpitala, po to, żeby ich później umieścić w więzieniu, przedstawić jako wariatów. Eee, to, że rodzice Alfiego zachowali zimną krew w tej całej sytuacji, jest powiedziałbym wyrazem ich ogromnego heroizmu. Eee, oni byli też obrażani przez sąd. Eee, Mówiono o tym, że mają zmienić swoje podejście, że być może szpital wydaje im dziecko, jak zmienią swoje podejście. Są szantażowani tym, że rzekomo podburzają opinię publiczną przeciwko lekarzom. Więc to jest tak naprawdę, to mi przypomina procesy polityczne w Rosji Sowieckiej, co tam się dzieje. Druga sprawa, czyli co właściwie szpital chce zrobić z tym dzieckiem. Jest tu ogromna dezinformacja. Ja czytam dokumenty po angielsku, które szpital wydaje. One są pełne manipulacji i przemilczeń. Tam się używa takiego sformułowania, które brzmi. Um, plan yy, opieki na koniec życia. I tak naprawdę nigdzie nie jest powiedziane, czy chodzi o eutanazję, czy po prostu wywołanie śmierci tego dziecka, czy o zapewnianie mu opieki. Natomiast wiemy, że szpital, pierwsze sygnały, że szpital będzie próbował doprowadzić to dziecko do śmierci są z początku kwietnia, gdzie 4 kwietnia poszedł pierwszy taki sygnał. I batalia to toczy się od, od długiego czasu. Więc już prawie miesiąc jest tej walki ze śmiercią. I teraz, jak oni to robią? Po pierwsze, wycofanie wsparcia wszelkiej opieki. Po drugie, jeżeli sprawa nie jest medialna i nikt nie reaguje, rodzice dadzą się przekonać, bo część rodziców daje się przekonać, że to jest dobre ulega temu praniu mózgu. Wówczas nie podaje się napojów i pożywienia temu dziecku, a na przykład podają mu się środki przeciwbólowe, na przykład morfinę w dużych dawkach, to powoduje uspokojenie organizmu, który nie reaguje jakimś rozpaczliwą walką o życie w sytuacji niepodawania pożywienia. i i jedzenie i w wyniku odwodnienia bądź zagłodzenia po prostu organizm w ten sposób umiera. To jest przedstawiane jako śmierć niby naturalna, która musiała nastąpić w ciszy, godności, cały ten bełkot. Natomiast tak naprawdę celem działania lekarzy w tej sytuacji jest śmierć. Lekarze przestają być lekarzami, dla mnie w tej sytuacji są po prostu zabójcami. No właśnie, bo podczas tego pierwszego procesu, jeszcze przed apelacją, sędzia prowadzący sprawę powiedział, że jest to ostatni rozdział życia tego, tego wspaniałego chłopca. To jest dokładnie cytat. Więc Nie skłamał, bo następnego dnia była kolejna rozprawa. To po pierwsze, po drugie, no jednak te słowa wprost odwołują się do, do zamiaru po prostu zabicia, zabicia Alfiego. Rozmawialiśmy, wspomniałeś o tej cywilizacji śmierci. Na Zachodzie mamy powszechny dostęp do aborcji. Do eutanazji. W Polsce organizowane są jakieś czarne protesty, czarne, czarne marsze. Również sprawa in vitro bo przecież wiele z tych zarodków jest, mówiąc wprost, wyrzucona na śmietnik. Tak to, tak to można ująć. No właśnie, albo mrożona bez końca albo, nie wiadomo w jakim celu. Albo, albo mrożona. Czy to są faktycznie te czasy cywilizacji śmierci, w których, w których my teraz żyjemy? One trwają od dawna. Tak naprawdę, jakieś relacje, prasowe dokumenty, książki na temat upowszechniania eutanazji, powiedzmy to jeszcze, bo moim zdaniem jest niedoinformowanie wśród Polaków. W Anglii, w Szwecji przeprowadza się eutanazję bez zgody pacjentów. Jeżeli ktoś trafi do szpitala, jest w złym stanie, może z tego szpitala po prostu nie wyjść. Przeprowadza się bez zgody pacjentów, przeprowadza się bez konsultacji z rodziną. Ja rozmawiam ostatnio z kobietą, której przyjaciółkę, przyjaciółki mamy w szpitalu brytyjskim w ten sposób załatwili. Tak jak powiedziałem, nie podają pożywienia, nie podają napojów, podają morfinę i, i, i po prostu w ciągu kilku dni. No, je, jeżeli lekarz wykwalifikowany, jak to mieliśmy w Auschwitz, czy mamy w tej chwili w Anglii, ma dostęp do pacjenta, może z nim zrobić wszystko, to jest w stanie go pozbawić życia dość łatwo. Więc, y, więc po po prostu to są jakieś antyludzkie, antychrześcijańskie, sprzeczne z prawem naturalnym praktyki pseudomedyczne. I to jest od dawna, o tym się po prostu w Polsce nie mówi. Trzeba powiedzieć też, że mamy infekcję tej mentalności w Kościele Katolickim. Część biskupów angielskich nie zabrała w ogóle głosu, albo zabrała głos wręcz taki popierający kadr tego szpitala. Mieliśmy też ostatnio pacyfikację buntu w jednym ze zgromadzeń, chyba w Belgii, które zgromadzenie zakonne akceptowało w szpitalu swoim wykonywanie eutanazji. Więc musimy zdawać sobie sprawę, że przypadek Alfiego jest przypadkiem szczególnym, dlatego że Mamy walecznych rodziców, mamy zespół prawników, który o niego walczy, mamy media, które się tym zainteresowały. Mamy dziecko, które dobrze wygląda. Oczywiście ma te uszkodzenia mózgu, to jest wszystko prawda, ale to nie jest tak, żeby ono umierało, jak to się przedstawia, czy, czy y, nie jest to uporczywa terapia, jak to kłamią, czy którzy to komentują. Uporczywa terapia to jest przedłużanie śmierci. A tu nie mamy do czynienia ze śmiercią, bo funkcje życiowe wprawdzie przy pewnej opiece, ale opieka jest normalna w medycynie, są utrzymywane prawidłowo. Rodzice to dziecko kochają, są mu, są mu, jakby chcą się nim opiekować, więc dlaczego temu przeszkadzać? To jest najciekawsze pytanie. Dlaczego temu przeszkadzać? Dlaczego lekarz nie chce wydać dziecka? Dlaczego sądy odmawiają tego? Otóż dlatego, że to by burzyło cały ten ich, całą tą ich logikę. Proszę poszukać sobie informacji na temat tego szpitala. Tam jest dużo publikacji prasowych, tam jest w tle sprawa nielegalnego pobierania tkanek od dzieci, wielu śmierci naprawdę różnych mrocznych historii i jak się dobrze przyjrzeć służbie zdrowia, to naprawdę w Polsce przy wszystkich problemach poziom etyki lekarskiej przy wszystkich nadużyciach, które też są w Polsce, jest jednak bez porównania wyższy niż poziom takiego zwyczajnego ludzkiego szacunku dla życia. Natomiast tam, ta mentalność, to nazywam mentalnością eutanazyjną, czyli żeby jak, jak ktoś już tak jest na, tam, na granicy, że można go zakwalifikować, to już go popchnijmy w stronę śmierci, prawda? To niestety ta mentalność tam jest rozpowszechniona i ci ludzie nie chcą się przyznać do błędu, zarówno ci sędziowie, warto to powiedzieć, jeden z tych sędziów jest z człowiekiem zaangażowanym ideologicznie po stronie no, z polskiej perspektywy skrajnej lewicy, współautorem podręcznika o tak zwanym homorodzicielstwie. To nie są przypadkowi ludzie. Musimy zdawać sobie sprawę, że ludzie o naszych poglądach, czy w ogóle o poglądach bliskiej większości Polaków, nie zrobią kariery w sądownictwie brytyjskim nie zostaną dyrektorami szpitali nie zostaną zaproszeni do opiniowania takich przypadków po prostu tam selekcja negatywna trwa na każdym szczeblu I jeszcze jedną rzecz którą chciałem tu dodać także cenzura to znaczy sposób pisania o tym przez media w bardzo oględnych słowach stosując nowomowę nowomowę przypominającą jako żywo Rosję sowiecką gdzie mówiło się o schizofrenii bezobjawowej tutaj mówi się o godnej opiece na koniec życia o planie, końcu, plan, planie końca życia czy cenzurę, nawet na poziomie informowania o walce o życia Alfiego, gdzie mamy informacje z ostatnich dni, że zarówno Facebook, jak i Twitter cenzurują te informacje. Dzisiaj Darek Matecki z kanału Prawicowy Internet wrzucił zrzuty ekranu, że nawet zgromadzenia pod ambasadami i konsulatami są przez Facebook. Dostał komunikat, że to będzie tylko widoczne dla niego, bo narusza standardy społeczności. No jakie grupa maskoteki zniczy pod ambasadą, narusza standardy społeczności, społeczności To jest jakiś absurd. Tak samo Twitter z trendów wycina sprawę Alfiego. Mimo, że ożywił się cały świat, to w trendach Pojawia się i znika, ktoś tam majstruje. Są to naprawdę bardzo dziwne sprawy. Niektórzy pytają mnie w tych rozmowach, bo prowadzę dużo rozmów z dziennikarzami: czy ja naprawdę nie ufam, nie wiem, sądownictwu brytyjskiemu, lekarzom, nawet tym platformom społecznościowym? Muszę powiedzieć, totalnie nie ufam. Zachęcam wszystkich Polaków, żeby nie ufali, bo to ślepe zaufanie, które mamy do tych struktur zachodnich, po prostu nas jako Polaków gubi. Drodzy Państwo, jeśli chodzi właśnie o manifestacje na całym świecie, które się odbywają w obronie Alfie Evansa, dzisiaj również pod ambasadą Wielkiej Brytanii przy ulicy Kawalerii 12 o godzinie 17.30 będzie odmawiany publiczny różaniec w intencji Alfiego. Ewansen, na który serdecznie zapraszam. Dzisiaj to już wszystko. Ja również dodam jeszcze, ja że zapraszam i mam zamiar zabrać gości z Austrii, którzy dzisiaj z kręgów konserwatywnych przyjeżdżają. Miałem się z nimi w tym, w tym czasie spotkać na rozmowy, chcę ich tam zabrać, żeby zobaczyli też, jak Polacy reagują na takie rzeczy. Także zapraszamy dzisiaj o 17.30 pod ambasadę Wielkiej Brytanii. Dziękuję, Krzysztof. Dziękuję za bardzo rozmowę. za zaproszenie. Dziękujemy Państwu.